Pierwsza część serii Naznaczony powstała tak naprawdę dlatego, że no, panowie Wannell i James Wan, Lee Wannell, James Wan już wcześniej stworzyli serię Piła. Była jedynka, była dwójka, no i w świecie, w Hollywood zarzucano im, a nie, nie, wy tylko i wyłącznie umiecie, nie umiecie straszyć, ale umiecie no, wrzucić mnóstwo krwi, tak jak to miało oczywiście miejsce przy okazji Piły i to jest właśnie wasze klimaty, nie potraficie straszyć. No to na to James Wan, można powiedzieć, zachował się jak Polak, co ja nie dam rady. No i panowie postanowili, że zrobią film w starym, dobrym stylu, gdzie będziemy straszyć klimatem, będziemy straszyć duchami, nie będzie pojawiało się zbyt dużo, umówmy się, syropu kukurydzianego z czerwonym barwnikiem, po prostu będzie inaczej. Czy im się udało? Jak to powstało wszystko i co się później działo? O tym oczywiście, że tak, tobie dzisiaj opowiem. W tym cyklu fabuły nie będę zdradzał, jak chcesz dowiedzieć się dokładnie, co mówię o filmach serii Naznaczony, Insidious, jak to woli, to na końcu będzie odnośnik do recenzji, może recenzję by sprawdzić. Tutaj takiej włączyć ciekawostki, jak ten film powstawał, a w miarę szybko, bo tutaj mam za, jak na hollywoodzkie standardy, za $1,5 miliona, czyli można powiedzieć za grosze, za naprawdę nic nie warte pieniądze, film Naznaczony, część pierwsza, powstał w 3 tygodnie. Tak, to nawet chyba Patryk Wega kręci filmy dłuższe, ale rzeczywiście film sprawił, że na nowo, można by powiedzieć, zakochaliśmy się w duchach. Rzeczywiście spodobało nam się to, nie tylko nam, bo rzeczywiście na całym świecie film zarobił $100,106,000. Więc jak łatwo pomyśleć, jak łatwo przeliczyć, no przebitka kolosalna, ogromna, rzeczywiście bardzo, bardzo dużo. Dostajemy demony, dostajemy duchy w ogóle, kiedy pojawia się panna młoda w czerni. No to my w tym momencie nie wiemy, ale tegoż demona zagrał facet. Pojawił się on w tymże filmie, a czemuś by i nie. Kto mu, że tak powiem, zabroni. Aktor Tom Fitzpatrick, on właśnie wcielił się w rolę Parkera Crane'a, panny młodej w czerni. Wtedy tak naprawdę jeszcze nie wiadomo, nie widziano, że on będzie, że ma być facetem tak naprawdę. To się wyjaśni dopiero w kolejnej części. No ale rzeczywiście, tutaj George Lucas też nie wiedział, że Luke i Leia są rodzeństwem aż do, tam bodajże do trzeciej części cyklu Gwiezdnej Wojny, więc no, to akurat nie jest nic dziwnego. Film, który nosi tytuł Naznaczony, inaczej, film nosi tytuł Insidious. Przetłumaczono na polskie jako Naznaczony, ale to nie jest Naznaczony, bardziej to jest Instytut bardziej potępiony, mi się wydaje, taki był lepszy tytuł, ale oryginalny pomysł na tytuł było Further, czyli dalsze, czyli dalej. I to byłby genialny tytuł pod warunkiem, że znasz ten film już, że już wiesz, o co chodzi, ponieważ kiedy będziesz oglądać ten film, dowiadujesz się, że ta kraina, że tak powiem, demonów, duchów, upiorów i tak dalej, właśnie ona nazywa się Further, ona nazywa się dalsze, dalej, to już nie można tłumaczyć. No i to byłoby idealnie się wpisywało, ale jeżeli znasz koncept, jeżeli znasz kontekst tego, bo jeżeli nie, no to byś powiedział, ktoś idziemy do kina na dalej, ale dalej gdzie? Dalej co? Dalej do Heliosu czy dalej do Multikina? No nic specjalnie, to rzeczywiście miało ręce i nogi, no i nasi, no niech tak będzie, dystrybutorzy, bo to oni tak naprawdę zmieniają tytuły, stwierdzili, ok, jednak będzie Naznaczony, będzie dużo lepszym. I tak, to jest cały czas lepszy wybór niż Die Hard, Szklana Pułapka, wiesz. Bo oni zostali z tym Nakatomi Plaza, z tą szklaną pułapką w drugiej części, jak Himmelsbach z tym angielskim. I rzeczywiście tak to się zrobiło. Ale film James Wan nakręcił dobry, nakręcił rzeczywiście mocny, ciekawy straszak. Lee Wannell po raz wtóry, gdzie mi tutaj myszka uciekła? Lee Wannell po raz wtóry powrócił jako scenarzysta. Mówiłem wcześniej, panowie już współpracowali przy serii Piła. Nie jest to ich oczywiście jedyna kolaboracja, bo później jeszcze będą inne różnego rodzaju produkcje. Czy to scenarzystowsko? Nie, no czekaj. Jako scenarzysta i jako reżyser, czy jako reżyser i jako aktor, bo to się równie, że dobrze wiesz, że Lee Wannell chociażby wystąpił w serii Piła w pierwszej części, to on grał tego fotografa, który tam leży sobie obok doktora Gordona na ziemi. Ale film nakręcony szybko, za bardzo, no relatywnie, jak mówiłem wcześniej, niewielkie pieniądze, zarobił dużo pieniędzy, no to w Hollywood nie może być tak, no musi być, że skoro jest kura znosząca złote jaja, to nie będziemy się zachować ani jak siara, ani jak wąski, urywać ich nie będziemy, będziemy robić dalej. W ogóle, jeżeli nie było ci dane zobaczyć żadnego z tych filmów, gdzieś tutaj zaraz pojawi się, a na pewno na końcu pojawi się
link do tegoż filmu, możesz sobie go kupić i zobaczyć, zresztą każdy z tych filmów, jak one wyglądają po latach, bo pierwszy film to jest rok, no, 2011 jest podana oficjalna premiera, a ostatni film to 2023, więc rzeczywiście świeżynka z tego roku, o tym będzie oczywiście będzie za chwilę. Co jest no, w miarę, no, może niespecjalnie zaskakujące, ale pojawia się rzadko, scena po napisach jest w pierwszej części. Bardzo krótka scena po napisach, wiesz, to na takiej zasadzie jak Ash się pojawił w tym filmie Marte Zło z 2010 roku, że pojawia się, uwaga, zdradzę, kto się pojawia w scenie po napisach w pierwszej części. Panna młoda w czarnej sukience. Tara. I w tym momencie oczywiście to jest nawiązanie, wynika z fabuły, bo rzeczywiście ona odgrywa bardzo ważną rolę w tejże całej serii. Ale skoro jedynka za półtorej bańki zarobiła 100 baniek, no to co? No to nic, no to robimy dwójkę, bo włoska firma Mamonna, Casucci i Szmal musi się zgadzać. Naznaczonego, część druga, oczywiście stworzono w myśl zasady głośniej, więcej, mocniej, teraz. Jak śpiewa kiedyś Agnieszka Chylińska, budżet wzrósł z 1,5 miliona do 5 baniek. 5 milionów dolarów tyle panowie dostali na produkcję tego filmu. No i siłą rzeczy musiało to się odbić na jakości, że jest więcej. Na pewno wizualnie ten film wygląda dużo bardziej interesująco. Rzeczywiście lokalizacji jest więcej. No, tamten tak naprawdę był niemalże kręcony w jednym miejscu, a tutaj już jest kilka. Między innymi szpital, w którym rozgrywa się duża część tego filmu. Ten szpital pojawił się już w ponad 30 filmach. Więc rzeczywiście, jeżeli gdzieś tam będziesz oglądać i jest tak jak ten mem z Leonardo DiCaprio z filmu Kiedy zaręczyno, tak, to dokładnie jest to. No, na pewno chyba najbardziej znaczący, najbardziej pamiętanym przykładem to jest Halloween, część druga. Nie to Michael Myers próbuje pozbawić życia Laurie Strode, a przy okazji kolejnych wiele innych osób uśmierca. Ja mówiłem wcześniej, 5 milionów dolarów i film zarobił oczywiście, że tak, więcej, bo prawie 162 miliony dolarów, więc rzeczywiście również ogromna ilość pieniędzy. W ogóle na końcu wrzucę mój ranking całej serii naznaczony, do tej pory jest 5 części. Powiem Ci od najgorszej części do najlepszej. Tutaj dołączyli oczywiście do obsady, bo po raz wtóry James Wan reżyseruje, Lee Wan pisze scenariusz, ale dołączyli producenci z takiej w tym momencie już znanej serii jak Paranormal Activity, więc oczywiście oczka puszczano bardzo często i gęsto. Między innymi pojawia się obraz afrykańskiego szamana, czy jak tam zwał, tak zwał, który to właśnie tenże sam obraz możesz zobaczyć w drugiej i trzeciej części w Paranormal Activity, a w tym filmie pojawia się w domu Elis, więc jak najbardziej również chyba panowie Wan i Wanel nie byliby sobą, gdyby nie puścili oczka do serii Obecność, Conjuring, tak, rzeczywiście tam już wielkie uniwersum, bo to Obecność, Annabelle, Zakonnica, Klątwa Lajrony i jeszcze wiele rzeczywiście innych produkcji powstaje. W każdym razie pies jednej z bohaterek nazywa się Warren, a jeżeli pamiętasz, że oczywiście tam między innymi Patrick Wilson no i Vera Farmiga oczywiście wcielali się w małżeństwo Warrenów, no to dokładnie wiesz jak to jest. Ale co jest ważne, pojawia się również polski wątek i nie, spokojnie, nie chodzi mi o to, że Patrick Wilson ma żonę Polkę, że mówi po polsku i przyjeżdża co jakiś czas do naszego kraju. Chodzi o to, że w momencie, kiedy nasi bohaterowie pojawiają się w windzie, to jest marsz żałobny Fryderyka Chopina. Tak, jak najbardziej ten, który bardzo, bardzo dobrze znamy. Towarzyszy nam od jakiegoś czasu na różnego rodzaju uroczystościach pogrzebowych. I dodatkowym smaczkiem jest to, że no, można powiedzieć śmiało, że Lee Wanell, a właściwie raczej trzeba by powiedzieć James Wan, odkrył dla horrorów i dla całego Hollywood taką wtedy bardzo mało znaną gwiazdeczkę, aktorkę, a w tym momencie już gwiazdę pełną piersią grającą w największych filmach, czyli Jenna Ortega. Tutaj się pojawia. Ostatnie bodajże 20, może 30 sekund tego filmu pojawia się taka malutka, młodziutka dziewczynka. To jest właśnie Jenna Ortega, a później, no to wiadomo, już chociażby serial Wednesday na Netflixie, 5-6, Krzyk i 5-6, bo wiadomo, że nie 7, bo tam już się nie pojawi. Ale rzeczywiście tak to było. Film nakręcony dosyć fajnie, no więc robimy trzecią część? Oczywiście, że tak. Nie powróci, niestety na fotel reżysera nie powróci James Wan, ponieważ będzie wtedy kręcił film Szybcy i Wściekli, część 7. Ale stwierdzono, okej, skoro od początku z tą serią i tak naprawdę od początku z serią Piła był Lee Wanell, obserwował, patrzył, podglądał, wiedział jak to się dzieje,
to może Lee Whannell wyreżyseruje ten film. Może Lee Whannell wyreżyseruje naznaczony część trzecia, a właściwie naznaczony trzeci rozdział. No oczywiście, że tak, że wyreżyseruje. Trzecia część, naznaczona trzecia część, to jest jego właśnie debiut reżyserski Lee Whannella. Również oczywiście był odpowiedzialny za scenariusz, dostał większy budżet. No wiadomo, że skoro chcemy kolejną część, to musi być więcej pieniądzów i tak dalej, i tak dalej. 10 milionów dolarów, więc rzeczywiście bardzo, bardzo dużo. Jak już mówiłem wcześniej, Lee Whannell reżyserował Szybki i Wściekły 7 i nie mógł się pojawić, nie mógł być reżyserem. Dlatego tylko i wyłącznie pojawia się w jednej scenie jako reżyser. Tak, zgadza się, nasza główna bohaterka Queen próbuje dostać się do szkoły aktorskiej, teatralnej, no i idzie do jednego z teatrów na przesłuchanie i właśnie tam reżyserem tego spektaklu, tego właśnie przesłuchuje ją właściwie, jest James Wan. To on się tutaj pojawia i to by było na tyle, jeżeli chodzi o jego postać w tymże filmie. No wiadomo, nie mógł powrócić. Mówiłem wcześniej, budżet 10 milionów dolarów, zarobił film 113 milionów dolarów, więc rzeczywiście bardzo dużo pieniądzurów, cały czas, no dziesięciokrotność, jeżeli oczywiście, ja wiem, że więcej niż dziesięciokrotność, ale trzeba uwzględnić pieniądzury, które oni wydają na reklamy, a często gęsto te właśnie pieniądze nie są wliczane w budżet, nie są tutaj podawane, więc umówmy się, że powiedzmy z 10, 11, 12 może milionów poszło na reklamę, więc jak najbardziej dużo tych pieniędzy. Przeważnie się liczy tak, że skoro budżet był 10, to 5 na reklamę, no ale to mimo wszystko ponad 100 milionów dolarów film zarobił. Bardzo ciekawie. Bardzo ciekawa również, że jest opcja udostępnienia tej recenzji właśnie teraz na swoich mediach społecznościowych, bo bardzo mi się to spodoba i nasze kultowe horrory będą rosły, coraz więcej osób będzie dołączać, coraz więcej osób będzie proponować, bo przypomnę, to właśnie ty, tak, ty drogi widzu, proponujesz filmy do cyklu kultowe horroru. Horrory to ty właśnie też je wybierasz, więc tak naprawdę to już jest teraz ponad 200 filmów w tym cyklu, on już trwa kilka ładnych lat, rzeczywiście bardzo, bardzo, bardzo dużo. No i cóż mówić, tylko czekamy na kolejne 200, ale ponieważ James Wan nie powrócił, Lee Whannell stanął tutaj na stanowisku, został na stanowisku reżysera, no stwierdził, okej, co tutaj zrobić? Ten film to jest tak zwany prequel, to znaczy wydarzenia, które mają miejsce w tym filmie, dzieją się przed wydarzeniami z jedynki i z dwójki. Jedynka i dwójka to jest mniej więcej 2010 rok. Tutaj mamy rok 2007, czyli 3 lata przed wydarzeniami z jedynki i dwójki. Oczywiście, tak jak w jedynce, jedynka i dwójka w pewnych momentach działy się w tym samym momencie. Bo rzeczywiście był taki motyw zrobiony, taka rzecz zaprezentowana. Tutaj zaczynamy od 1986 roku, jest retrospekcja, poznajemy młodego Josha Lamberta, po to, że w tym momencie mamy już Queen, dostajemy rzeczywiście Queen. No i ciekawe się dzieją rzeczy, naprawdę nie będę zdradzał fabuły ani nic, mówię, jest recenzja, możesz zobaczyć na końcu, będzie odnośnik, możesz sobie rzeczywiście sprawdzić. Puszczamy oko? Pewnie, że puszczamy oko. Nie dość, że cała seria w wielu aspektach jest wzorowana na takich seriach właśnie jak Halloween, nie wszystko oczywiście, pewne tylko i wyłącznie aspekty. Halloween, Poltergeist, Egzorcysta, bo nawet niektóre są, że tak powiem, rzeczy są wyjęte z jednego, drugiego filmu, to również musi pojawić się nawiązanie oczywiście do serii Obecność, po raz wtóry pojawia się Warren. Warren oczywiście jest to pies Alice, rzeczywiście czemu by nie, bo dobrze wiesz, że czasami w horrorach naprawdę bardzo często nie jest tak, że o, cały czas będziemy straszyć, nie, musi być w pewnym momencie sekundka, żebyśmy odetchnęli, żebyśmy złapali oddech i nasze serce się uspokoiło, no to w tym momencie wrzucamy jakiś tam efekt humorystyczny. Moment humorystyczny, a rzeczywiście, jeżeli takie osoby jak ja czy ty, które znają bardzo dobrze straszaki, bardzo dobre horrory, no to stwierdzą, okej, jak najbardziej robimy oczko do nas, puszczane jest i my w tym momencie wiemy, że to jest, to ma być tak, a nie oczywiście inaczej. Film, jak już mówiłem wcześniej, zarobił pieniądze, zarobił na siebie, więc no Hollywood nie cierpią próżni, naprawdę, oni nie lubią próżni, oni lubią, jak się coś rzeczywiście dzieje, jak włoska firma Mamona Kasu, czyli Szmal, zarabia, jak osoby takie jak ty dają suba, włączając dzwonek z opcją wszystko, jeżeli tego jeszcze nie zrobiły, no i mówią, no dobra, no to kręcimy czwartą część, kręcimy film naznaczony Ostatni Klucz. Tym razem na fotel reżysera nie powróci James Wan, nie powróci Lee Whannell. A kto stanie za kamerą? O tym już mówię. Za kamerą czwartej części, czyli naznaczony Ostatni Klucz, stanął Adam Robitel, facet, który
no wtedy można powiedzieć był na dorobku, nie miał jeszcze zbyt bogatej filmografii, nie miał zbyt dużego dorobku. Tak naprawdę później już zrobił Escape Room najlepsi z najlepszych, The Talking, no więc rzeczywiście, właściwie The Talking było troszeczkę wcześniej, no ale rzeczywiście przynajmniej tyle, że Lee Whannell powrócił jako scenarzysta, ale no, czuć, że jakość w tym momencie już spadła w porównaniu z jedynką lub dwójką, czy chociażby trójką, no ale tak rzeczywiście musiało być. Dużo więcej, jak będziesz oglądać zwiastun i nagle potem film i stwierdzisz, ale zaraz, przecież tam był ten duch, ten demon i w ogóle, no niestety, mnóstwo właśnie potworaców, które widzimy w zwiastunie, wylądowały na podłodze montażowni. Reżyser stwierdził, nie, ja chcę się skupić głównie na jednym demonie, chcę głównie rzeczywiście tutaj się skupić. Bardzo rozbudowany jest ten motyw tego dalsze, rzeczywiście jakiś taki był koncept, no i przez całą serię tak samo i tutaj oczywiście pojawiają się, przewijają się czerwone drzwi, bo inaczej rzeczywiście być nie mogło. Ten film musiał po raz wtóry oczywiście rozbudowywać nasze uniwersum, więc inaczej być nie mogło. Mamy nawiązania do pierwszej części i co jest zabawne, no wiem, w tym momencie to jest czwarta część, jest to powiedzmy chronologicznie czwarta część, ale tak naprawdę jeżeli byśmy patrzyli, jak fabularnie ma miejsce przy okazji tego filmu, to musielibyśmy zacząć oglądanie od trzeciej części, później czwartą, pierwszą i drugą, mimo tego, że pewne wydarzenia, które mają miejsce w pierwszej części, rozgrywają się w tym samym momencie, co pewne wydarzenia w drugiej części, rozgrywają się w tym samym momencie, co pewne wydarzenia z czwartej części. Więc tak na dobrą sprawę, jeżeli by wziąć pierwszą, drugą i czwartą część i zmontować je w jeden wielki film, ja wiem, to byłoby straszne poplątanie z pomieszaniem, bo tam byłoby mnóstwo wątków, które trzeba było jakoś sensownie poukładać, ale można byłoby z nich zrobić jeden wielki, potężny film. Tak było można. Potężny, 10 milionów dolarów budżetu przy okazji czwartej części, więc rzeczywiście już widać ustalono, ok, dziesiątka to jest taki limit, którego nie chcemy przekraczać, póki co, ale film zarobił, bo przy 10 milionach budżetu film zarobił prawie 168 milionów dolarów, czyli najwięcej jak do tej pory z tych wszystkich filmów, więc rzeczywiście całkiem fajnie. Wiem, że jak przeliczymy pewnie ile zarabia pierwsza część przy budżecie, to jest więcej, no ale co tu dużo mówić, wiadomo, liczą się pieniądzury, liczą się kasiora. Warren, tak, oczywiście pies, nawiązanie po raz wtóry do serii Obecność, bo musi rzeczywiście być. Również, jeżeli pamiętasz, w pierwszej części Elise kontaktowała się z dalszym, tak, z tym zaświatem, z Further, zakładając pewną maskę gazową na twarz i właśnie tenże strój tutaj się pojawia, no bo zaczynamy w tym momencie, nie dość, że to jest tak zwany prequel, czyli to coś wydarzyło wcześniej, to jeszcze zaczynamy od retrospekcji, czyli od młodziutkiej Elise, bo dowiadujemy się, że to właśnie ona wpuściła te wszystkie demony do naszego świata, zaczynając od demona z pięcioma kluczami na paluchach, dlatego on oczywiście skoro ma pięć kluczy na palcach ręki, nazywa się kluczą mordy. Keyface. No okej, taki rzeczywiście był jakiś koncept, ale to się pojawia jak najbardziej. Mówię już, jest bardzo fajna scena, zapętlenie w pewnego rodzaju do pierwszej części, do tych wydarzeń z Daltonem, czyli z synem Josha Lamberta, granego oczywiście przez Patryka Wilsona w tymże filmie. Ja tutaj patrzę. Oczywiście kilka naszych starych, dobrych znajomych się pojawia, no bo pojawia się uszminkowany, pojawia się niech to będzie panna młoda w czerni, mimo że to jest Parker Crane, który jest facetem, który jest pomieszany z poplątaniem. Także w każdym razie tak to rzeczywiście jest. No i no, nie będę oryginalny, mówiąc, że skoro film zarobił mnóstwo, to trzeba zrobić kolejną część, ale tutaj na razie pomysłu nie było. Chyba rzeczywiście nie było, bo w sumie z drugiej strony wydaje mi się, że bardziej może nie tyle, że nie było pomysłu, co nie było czasu, bo wiadomo, że Lee Whannell i zdecydowanie James Wan bardzo zapracowanym facetem jest, bo jak nie Szybcy i Wściekli, to produkuje filmy z uniwersum Obecności, to w tym momencie robi Aquamana, tamto, to rzeczywiście jeszcze wiele, wiele innych produkcji, więc stwierdzono, okej, no to robimy kolejny film, robimy piątą część, ale tak naprawdę dostaniemy całkiem nową ekipę, z całkiem nowym reżyserem i z całkiem nowym scenarzystą.
naznaczony 5, a właściwie naznaczony czerwone drzwi. Te czerwone drzwi, które pojawiają się w każdej części, nieważne, nie ma znaczenia, czy są one drzwiami od windy, czy do mieszkania, czy po prostu gdzieś tam sobie w tle są niewypowiedziane. One zawsze się pojawiają w każdym z tych filmów. Budżet, mówiłem wcześniej, że ustalono granicę na 10 milionach, no nie w tym przypadku. Tutaj już budżet urósł do 16 milionów dolarów, a za reżyserię, debiut reżyserski oczywiście, że tak, Patrick Wilson, no czyli tak jak najbardziej Josh Lambert, czyli no, Warren z serii Obecność, stwierdził, że to będzie dobry pomysł, ażeby zrobić tenże film, żeby wybrać naznaczonego, oczywiście, serię, którą bardzo dobrze zna, na swój debiut reżyserski. Fabuła przeskoczyła 9-10 lat do przodu. Mówię 9 albo 10, bo w filmie jest 9, w zwiastunie jest 10, więc to już to musi sobie wybrać, jak to rzeczywiście się według ciebie oczywiście ma. Film, jak mówiłem wcześniej, nie powrócił ani James Wan, ani Lee Whannell na stanowisko odpowiednio reżysera i scenarzysty. Tutaj na scenarzystą został Scott Teams, facet, który ma w swoim dorobku m.in. taki film jak Halloween Kills, czyli Halloween zabija. I z tego co pamiętam, Halloween zabija nie było dobrym filmem, nawet chyba dałem taki tytuł do swojej recenzji, Halloween Kills zabija serię. I rzeczywiście to widać rzeczywiście, że nie udało się, bo o ile pierwsza i druga, no może nawet trzecia część miały świetny klimat, w trójce i w czwórce mieliśmy dużo straszaków, które no, w trójce bardziej, w czwórce mniej działały, no to tutaj po prostu film leży i kwiczy. Rzeczywiście nie ma nic super świetnego. Są pewne wątki rzeczywiście, które się pojawiają. Pojawia się dalsze, ale to nie jest wszystko to, co byśmy rzeczywiście chcieli, to co rzeczywiście byśmy lubili. Ale ponieważ Patrick Wilson reżyserował, to musiał się pojawić polski wątek. Nie, tym razem spokojnie, tym razem nie jest to Marsz Żałobny Henryka Chopina, jest to Dagmara Dominczyk. Prywatnie, oprócz tego, że Polka, to oczywiście żona Patryka Wilsona, pojawia się na chwilę w tymże filmie, na chwilę albo na chwilę dłużej, to już w zależności od tego, jak sobie popatrzysz. Ale chyba mimo to chcieliśmy bardzo rzeczywiście zobaczyć kolejne części z serii Naznaczony, bo film, tak jak już mówiłem wcześniej, przy budżecie 16 milionów dolarów zarobił ponad 188 i jest najbardziej dochodowym filmem w całej serii. Jest też najgorzej ocenianym filmem w całej serii i to zarówno przez widzów, jak i przez krytyków. To by się rzeczywiście zgadzało, tak. Chociaż tak naprawdę krytycy chyba uznali, że tutaj patrzę sobie w tym momencie, że poprzednia część była słabsza, przynajmniej ci na Rotten Tomatoes, bo dali 33%, a na ta część ma 38% świeżości, czy tam powiedzmy zgniłości, czy jak zwał oczywiście. Ponieważ są czerwone drzwi, tak jest po tytuł tej serii i no jeżeli oglądałaś, to dokładnie wiesz, że te czerwone drzwi w różnych postaciach pojawiają się na przestrzeni każdej części, ale dodatkowo Patrick Wilson stwierdził, że tutaj w każdej scenie, jeżeli na przykład nie ma tych czerwonych drzwi, pojawi się jakiś element czerwony. Czy to wiesz, czy to rama obrazu, czy ktoś ma czerwony sweter, czy tam powiedzmy jakaś czerwona kredka, czy coś, w każdej scenie to się przewija. Zresztą motyw kolorów czerwonego i zielonego jest bardzo zaznaczone rzeczywiście w każdej z tych produkcji, więc rzeczywiście no twórcy mieli pewien spójny koncept na to, jak ta produkcja, jak ta seria ma wyglądać, a jak wygląda przyszłość tejże serii, wydaje mi się, że bardzo dobrze, naprawdę bardzo dobrze, bo filmy, oczywiście mowa do tej pory o 5 produkcjach, budżet to 42,5 miliona dolarów, tyle wydano na produkcję 5 filmów. Przypomnę tylko tym wszystkim, którzy może nie wiedzą, jest to 1/10 tego, co wydano na Gwiezdne Wojny Przebudzenie Mocy, bo tam budżet był od 420 do bodajże 530 milionów dolarów, w zależności od źródeł, a przy budżecie 42,5 miliona dolarów filmy na całym świecie zarobiły 731 milionów dolarów, więc no nie będę obrażał ciebie ani siebie, bo nie jesteśmy obydwoje bakłażanami i wiemy, że przy takich pieniądzurach, oczywiście, że tak, włoska firma Vittorio Mamona, Lorenzo Casucci i Johnny Schmal musi się zgadzać. Kolejna część jest, wydaje mi się, tylko i wyłącznie kwestią czasu. Zapewne nie powróci pan Wan, nie powróci pan Wanel. Co się będzie działo, jeżeli chodzi o Patryka Wilsona? No nie wiem, zobaczymy. Oczywiście, jeżeli ten film się pojawi, jeżeli szósta część zostanie nakręcona, będzie ona omówiona w cyklu Kultowe Horrory ponadprogramowo, bo rzeczywiście to się dzieje. No wiadomo, że była już przecież trzy części Halloween,
omówione ponadprogramowo, była niestety teksańska masakra piłomechaniczną, również Krzyk i tak dalej, i tak dalej. Rzeczywiście te filmy są wrzucane w miarę oczywiście pojawiania się, ale winienem tobie jeszcze dwie rzeczy. Po pierwsze, jak należy oglądać te filmy chronologicznie, ale fabularnie, to co się dzieje. Więc jeżeli chcesz wiedzieć, proszę bardzo, zaczynamy od trzeciej części. Naznaczony część trzecia to jest nasz pierwszy film. Tylko tutaj jest takie, nie będę na przykład mówił o tą scenę najpierw, to, no bo można by powiedzieć, okej, dobra, no to bierzemy, zaczynamy od czwartej części, chociaż tak naprawdę w czwartej części pojawia się tylko i wyłącznie retrospekcja do młodości, do czasu młodości Alice. Ale ujmujemy tak, zaczynamy od czwartej części, od trzeciej części. Zaczynamy od trzeciej części, potem oglądamy czwartą część, potem oglądamy pierwszą część, potem drugą, potem dopiero piątą. Czyli 3, 4, 1, 2, 5. Taka jest kolejność oglądania tychże filmów. A jeżeli masz ochotę się bawić i przemontowywać te wszystkie sceny, to zaczynasz od trójki, potem właściwie zaczynasz od czwórki, od tej sceny. Dużo, dużo. Ale tak jest dużo lepiej niż Halloween, gdzie tam mamy chyba 5 linii czasowych. A teraz, proszę bardzo, jestem tobie winien od tego ocenę, moją ocenę tychże filmów. Więc zaczynamy od najgorszego do najlepszego. Na miejscu piątym plasuje się piąta i ostatnia część i jest to jedyny film w tym cyklu, którego tobie nie mogę polecić. Według mnie on jest za słaby. Co to oznacza? Ja oceniam filmy w skali 1-10, 1-5 to są filmy złe, które odradzam, 6-10 polecam, czyli 1 totalne dno gniot, 10 arcydzieło. Więc ten film się plasuje gdzieś tam w skali 1-5. Na miejscu czwartym będę oczywiście nieoryginalny, czwórka. Na miejscu trzecim tak naprawdę właściwie nie ma nic, bo dwa filmy są na miejscu drugim, czyli część trzecia i druga otrzymują ode mnie tę samą ocenę. No i na miejscu pierwszym oczywiście bardzo dobra pierwsza część. Tutaj się troszkę pozmieniało, bo wiele, wiele lat temu, kiedy oglądałem te filmy, to wydawało mi się, że dwójka jest lepsza niż jedynka, no ale akurat w tym momencie już tak nie uważam. Wiadomo, z wiekiem człowiek zmienia gusty i tak to rzeczywiście jest, czyli 5, 4, 3 i 2 razem i potem jedynka. Taka jest moja ocena. Filmy, mam nadzieję, że powstaną, że James Wan, chociaż on tak naprawdę z drugiej strony robi tyle filmów, on naprawdę tyle tych filmów kręci, on tyle tych produkcji ma w swoim zanadrzu, bo pamiętaj, że James Wan to nie tylko jest oczywiście reżyser, to nie tylko jest powiedzmy scenarzysta, ale to jest również i producent. I to jest rzeczywiście największa zagwozdka, można byłoby powiedzieć, a właściwie największy minus, może nie minus, bo akurat potrafi zrobić dobre filmy, ale James Wan, tutaj właśnie sprawdzam sobie na IMDb, jako reżyser, jako producent, różnie można to by ująć, w tym momencie ma, uwaga, jako producent 21 filmów. 21 filmów tworzy jako producent, jako reżyser tylko jeden, no w tym momencie jest to Aquaman, który również za tydzień czy za dwa tygodnie będzie miał swoją premierę, ale tych filmów jest mnóstwo, więc w tym momencie on skupia się na 21 projektach, a wiadomo, że jak ktoś robi 21 rzeczy na raz, no to jest różnie, bo tutaj na przykład z takich, które by nas mogły rzeczywiście interesować, no to jest Tommy Knockers, jest The Crooked Man, czyli oczywiście powiedzmy filmy z uniwersum powiedzmy obecności, jest The Conjuring Last Rites, czyli kolejny oczywiście film z tejże serii. No widzę, że jest Mortal Kombat 2, kolejny film z cyklu Megan, 11 Piła i tego jest całe mnóstwo, no i on niestety nie ma czasu, nie ma możliwości skupić się na tym, co rzeczywiście już wykreował, to co byśmy rzeczywiście chcieli, żeby powrócił jako reżyser, bo no nie czarujmy się, kolejne części, no on był przy okazji piątej części obecny jako tam producent czy producent wykonawczy, tak, taka, wiesz, taka rola. Tak samo zresztą było przy okazji drugiej zakonnicy, trzeciej części obecności i tak dalej, ale to niestety nie jest już to, co tygryski lubią najbardziej. A to, co tygryski lubią najbardziej, to są horrory, recenzje, mówienia, tutaj się pojawiają, pewnie, że tak. Klikaj, oglądaj, tam są bardzo, bardzo różne produkcje.